Cześć, witajcie, ja jestem Taka, to jest kolejny odcinek z Revelations. Zapraszam. Okej, okay, chyba jesteśmy... Tak, jesteśmy już tutaj, Masjaf. It began thousands of years ago, but here it was reborn. By the man you mentioned, Altair? Altair ibn La'ahad. He built us up, then set us free. He saw the folly of keeping a castle like this. It had become a symbol of arrogance, and a beacon for all our enemies. And the mandate for menacing hoods? Was that his idea as well? You mentioned a creed before. What is it? Nothing is true. Everything is permitted. That is rather cynical. It would be if it were doctrine. But it is merely an observation of the nature of reality. To say that nothing is true is to realize that the foundations of society are fragile, and that we must be the shepherds of our own civilization. To say that everything is permitted is to understand that we are the architects of our actions, and that we must live with their consequences, whether glorious or tragic. Do you regret your decision to live as an assassin for so long? I do not remember making that decision. This life, it chose me. Okej, interakcja. Jezu, czuję, że to jest już finał. O mój Boże. For three decades, I have served the memory of my father and my brothers, and fought for those who have suffered the pain of injustice. I do not regret those years, but it is time to live for myself, and let them go. Let go of all of this. Then let go. You will not fall far. Już on sam idzie, czajcie? Zaczęło się. The end of the road. Jaki uśmiech ma, taka kurde. Taka trochę z uśmiechu blondynka, nie? A jednak ruda chyba. Nie, ruda w sumie. Wait a second, sprawdźmy to. Taki... Stąd widzę, jakby to był taki ciemny, rudy, ale... No, brunetka po prostu. A pewnie przefarbowana, coś czuję. What do you hope to find behind that door? Knowledge, above all else. Altair was a profound man, and a prolific writer. He built this place as a repository for all his wisdom. He saw many things in his life. Learned many secrets, both troubling and strange. Knowledge that would drive lesser men to despair. Does that worry you? Sophia, chcesz coś powiedzieć? You should know by now that I am not a lesser man. Ezio. O mój God, przepraszam za to, cholera. W moim pokoju, rozumiecie, ktoś tam był i musiałem po prostu przez chwilę posiedzieć tutaj wyciszony. Jeszcze coś ten, jeszcze sprawdzę tutaj, co muszę zrobić i już wam, wiecie, chciałbym to przerwać, ale jest jak jest. Dobra, co muszę zrobić z tym? I co jak? Dobra, co mam z tym zrobić? Tutaj położę i co się stanie? Nic? Odpowiedź proszę, bo nie wiem, co się dzieje. To fakt, nie słuchałem, może coś mówili. Altair leave behind any clues? Perhaps something only those with heightened senses can see. I co dalej? Did Altair leave behind any clues? Perhaps something only those with heightened senses can see. A. No, w sumie. What the fuck?
Dalej. Teach me, co mam z tym zrobić? These diagrams look like constellations, Ezio. Capricorn, the Eagle, the Sagittarius. Perhaps the keys belong to one of them. Aha, i co dalej? You have five keys. So they must fit a constellation with only five stars, no? No. What the fuck? Dobra. 1, 2, 3, 4, 5. Gdzie to pasuje? Tutaj nie, bo za szerokie. Może tutaj. Chyba też to chyba to jest to właśnie to jest za wąskie już. Może tu. Ni chuja trochę. Trochę tak tego, nie bardzo chyba. Nic się nie dzieje. The name Altair. That means eagle in the tongue of the Masyaf assassins. And the Eagle constellation's brightest star is also named Altair. Its presence on this door cannot be a coincidence. Czy coś tu się powinno dziać? Nie wiem. Orzeł, nie? To wygląda jak orzeł, nie? Tak trochę, nie? Trochę jak... To może tutaj ma być. Ten... Tutaj? Nie. Tu też nie. Ten tu, powiedzmy, dobra? Ten w ogóle nie wiem, gdzie mógł pasować. Tu? Nie, bo nie ma z tych sklepień. Tu. Ale... Jest w drugą stronę, jest obrócony, ale może... Może to nie ma znaczenia. To by pasowało. Jeszcze dwa zostały. No ten by pasował. Nie, ten tu by pasował, bo tam jest cztery. W sumie... To by pasowało, nie? I co? No, nieźle chyba, co? Czy... Co? Nic? No i znowu? Dobra, na szybko zrobimy jeszcze raz. Knowledge above all else. Ten był... Altair was a profound man and a prolific writer. He built this place as a repository. Tu chyba, a po góry? Może na odwrót powinienem to zrobić. To za chwilę, spróbujmy jeszcze tutaj zrobić to. He saw many things in his life. Learned many secrets. Tu. Troubling and strange. I... Knowledge that would drive lesser men to despair. To tu. No, utracam połączenie z serwerem. No shit, jak zwykle zresztą. Sophia, you should know by now that I am... O, mogę obracać, ale z pacją, to jest niewygodne. Dobra, czekajcie. To zaczyna pasować do sobie, do siebie. To tak. Mhm. Nie wiem, czy to może powinno być na odwrót. Nie, pasuje, dobra. Czyli dobrze ułożyłem, okej. Okay. To powinno pasować już tak jak obrócę. Oczywiście nie wiem, który się obraca normalnie, więc... I da, działa. O, fuck, gdyby mnie te tony podpowiedzi, to pomyślałbym, że jestem dobry. I plan to. Kurde, komórkę muszę jeszcze wyciszyć. Nie moja, bo nie moja, ale... nie ma ten... Moi rodzice w domu w tej chwili i... Jakby przyjechali, zostawili mi komórkę. Właśnie, jakby dzwonili, muszę odebrać, ale wyciszyłem ją, żeby nie było, że na nagraniu słychać takie bzdety. Jezu, ktoś mógł pomyśleć, że ja steruję tym, ale pośrednio steruję trochę, bo on sam podchodzi do tego i podpala. No tu nie ma i co? I nie podpalisz, co? Huh? Wariat. Co to w ogóle jest? Jakaś księgarnia w ogóle? Ej, czy tu siedzi Altair? Czy to jest Altair? No books, no wisdom, just you, fratello mio. On tu siedział aż do śmierci, tak? Da fuck? Requiescat in pace, Altair. Szósty? Do czego szósty? You have seen to my books. Yes. Some we sent with the Polos.
The rest will go with me to Alexandria. Good. Very good. Father, I do not understand. Why did you build a library if you did not intend to keep your books? You should go. When the Mongols return, Masyaf must be empty. I see. This is not a library at all. It is a vault. It must stay hidden, Darim. Far from eager hands. At least until it has passed on the secret it contains. What secret? Go, son. Go be with your family. And live well. All that is good in me began with you, father. Szkoda, że matka nie żyje. Drugi syn też, nie? Masakra. A ten drugi syn jeszcze w ogóle wmówili mu, że to Altair na niego naspał. Oj, on to musi... Altair to musiał mieć mętlik w głowie. In much wisdom is much grief. And he that increaseth knowledge, increaseth sorrow. Jezu, on też sam zaczął... Gasić zaczął sam. What do you see? A mówią coś, lol. Nie słuchałem. Przepraszam za to. Of ones who came before, of their rise and their fall. No weź, proszę, trochę szybciej. To our family, what does the apple say? Who were the ones who came before? What brought them here? How long ago? Get rid of that thing! Myślałem, że już mam usiąść. If you are asked, say I sent the apple away. Tell them I sent it to Cyprus or Sipango, or that I dropped it into the sea. Tell them anything to keep men away from this place. This apple must not be found. Not until the time is right. Ale jak to? Przecież Brotherhoodzie... Przecież Ezio już miał jabłko Edenu. To jest drugie? What the fuck? Dwójki nie przeszedłem mi mętlik w głowie, jakby nie wiem wiadomo co. Gorzej, jeżeli taki mętlik ma każdy. Ale jaki ruski ten dywan na fotelu. Ale jaja. Tak czułem, że będzie taki przeskok. To było takie epickie. Tak, przyjmuję misję, jakby to chciało mnie zapytać jeszcze. Another artifact. No. You will stay here. I have seen enough for one life. Desmond? He's talking to me? I heard your name once before, Desmond. A long time ago. And now it lingers in my mind, like an image from an old dream. I do not know where you are, or by what means you can hear me. I know you are listening. Jaka kurwa incepcja, ja pierdzielę. Ej. A gdzie ten? I have lived my life. Gdzie topór? Not knowing its purpose. But drawn forward like a moth to a distant moon.
Here at last, I discover a strange truth. That I am only a conduit for a message that eludes my understanding. Who are we who have been so blessed to share our stories like this? To speak across centuries? Maybe you will answer all the questions I have asked. Maybe you will be the one to make all this suffering worth something in the end. Now, listen. What the fuck? Do you hear me, Cypher? Can you see me? Ah, there you are. What the fuck? A strange place, this nexus of time. I am not used to the calculations. That has always been Minerva's domain. I see you still have many questions. Who were we? What became of us? What do we desire of you? You will have your answers. Only listen, and I will tell you how. Both before the end and after, we sought to save the world. We built vaults within which to work, each dedicated to a different method of salvation. They were placed underground to avoid the war which raged above, and also as a precaution should we fail in our efforts. Each vault's knowledge was transmitted to a single place. It was our duty, mine, Minerva's, and Juno's, to sort and sample all that was collected. We chose those solutions which held the most promise and devoted ourselves to testing their merits. Six we tried in succession, each more encouraging than the last, but none worked. And then the world ended. Kurwa, chyba przesadzili trochę. Czuję, że, nie, że przesadzili z tym ostatnim motywem. To jest głębokie, ale chyba zbyt głębokie bagno. Przesadzili, nie podołali chyba temu motywowi. No mogę się mylić. To jest właśnie atak na World Trade Center. Ale okej, poważnie, bo to jest jakaś epicka scena. Przepraszam. Earth shook for days, the fires burned for weeks, and when the ash had settled, less than 10,000 of your kind still lived, and far fewer of ours. But we carried on, together, to rebuild, to renew,
Listen. You must go there, to the place where we labored. Labored and lost. Take my words. Pass them from your head into your hands. That is how you will open the way. But be warned, much still remains in flux, and I do not know how things will end, either in my time or yours. Co to zmąd się obudził jednak? A, jest w samochodzie. Wait, look, his vitals are stabilizing. Something's happening. He's moving. Desmond, can you hear me? Son? Jezu, to był jego ojciec, a ja nie wiedziałem, kto mówi. What the fuck? I know what we need to do. Ja pierdolę, koniec. What the fuck? Już po tej części spodziewałbym się, że będzie Revelations 2. Ale jednak nie. Serdecznie dziękuję za obejrzenie całości. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba dotrwała do końca. Mam nadzieję, że nawet więcej. Cieszę się, że udało się to przejść. Wypadałoby podsumować to, tak samo jak się produkowałem w przypadku finału Brotherhooda. Mam nadzieję, że to się nagrało. Dzieliłem to na części, dbałem, kochałem jak własne dziecko, więc mam nadzieję, że będzie, że całość będzie działała, że całość przetrwa do was. No ale co do gry? Gra jest... gra jak dwójka, Brotherhood, jak i Revelations, jest to... osobna trylogia mi się wydaje, jeżeli chodzi o całość. Może jeszcze jedynkę można zaliczyć jakoś pośrednio do tej historii, ale to jest takie bardziej tło, zapychacz, myślę, ale może też nie do końca. Jest to jedna wielka gra, która jest przeciwnościami jednymi wielkimi między genialną historią, świetnym prowadzeniem historii, a smutnym gameplayem. O ile spinanie jest okej, o tyle walka jest ohydnie słaba. Ona nie ma sensu, ona jest u podstaw zepsuta, zniszczona. Ona nie daje satysfakcji, przynajmniej nie mi. O ile dwójka i Brotherhood to były gry w stylu Contra, o tyle w Revelations nawet nie kontrowałem, bo większość ludzi mnie po prostu to ignorowało. Wszystkich kopałem po jajkach i biłem toporem po mordzie. No... w żadnym slasherze, w żadnym hack and slashu nawet nie było czegoś takiego, żebym napierdzielał jedną rzeczą. Coś tu jest nie tak. Prawda nie tak. Zobaczę, co tu się stanie, może coś tu będzie. Nie wiem, co się dzieje w tle za bardzo. Tak czy siak... zapraszam was do Assassin's Creed 3, które pojawi się na moim kanale, mam nadzieję, że już niedługo. Mam nadzieję, że uda się też w całości dokończyć, tak samo jak właśnie Revelations. Jak będzie? Zobaczymy. Ale mam nadzieję, że się uda i że wraz z przyjemnością moją, jak i waszą, uda nam się przejść trójeczkę też w całości i kolejne części, jakie będą. Postaram się, aby to były wszystkie. Chciałem też przejść wszystkie z jedynkę, chciałem jeszcze przejść dwójkę. Bloodlines, czy jakkolwiek to się zwało. Te z PSP. Ale czy to się uda? Tego nie wiem, na pewno chciałbym przejść wszystkie do przodu. Dwójka nie cieszy mnie, jedynka jest nam zakończenie. Czy ma sens? Zobaczymy w przyszłości. Także jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, no i dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia już w kolejnych seriach Zagrajmy na moim kanale. Jeszcze raz dzięki, no i do usłyszenia. Cześć!